Dziewczynkami zostało, pan prezydent miasta przemówił, skończył przemówienie i w pewnym momencie już zaczęło być odliczanie. I córka do mnie mówi po chwili, mamo, zobacz, mówi, ten pan ma nóż, ten ktoś trzyma nóż. I ja zwróciłam uwagę, że się tam ktoś po prostu przywrócił, ale nikt z nas nie był świadomy tego, że to był właśnie Paweł Adamowicz. Byłyśmy na tyle przerażone, że tak naprawdę zaraz się stamtąd zwinęłyśmy z dzieciakami, odeszłyśmy od sceny, bo stałyśmy w pierwszym rzędzie. Ale jedyne, co było tak naprawdę bardzo widoczne, to to, że ten człowiek, który trzymał nóż, cały czas chodził po scenie. Nikt go tak naprawdę nie był w stanie obezwładnić. On chodził i się cieszył z tego. Nie był nikt w stanie obezwładnić, bo tam nikogo nie było ze służb porządkowych czy policji? Czy dlatego, że wszyscy byli w takim szoku? Szok na pewno był i dla nas, i dla wszystkich, którzy tam stali, aczkolwiek policji nie było widać żadnej. Tam była firma, która była firmą ochroniarską zewnętrzną. I obezwładnili go tak naprawdę młodzi chłopacy z tej firmy. Czyli jednak zareagowali. Ale w dłuższej chwili on chodził po scenie i trzymał nóż w prawym bodajże ręku, jak dobrze pamiętam, i tylko wykrzyczał, że siedział 5 lat w więzieniu przez PO. To tylko byłam w stanie usłyszeć, jak córka mi powiedziała, mamo, chodź, on ma nóż, zaraz po prostu stamtąd odeszłyśmy. Czyli zachowywał się w taki sposób agresywny i, no nie wiem... On się cieszył, że to zrobił, to było widać. On nie był... To nie był taki agresywny człowiek, który wbiega, coś robi i zaraz ucieka. On po prostu chlubił się tym, co zrobił.